3 kontrolny podczas zgrupowania w Sobociu. Dzisiaj trochę zwierzęstwo 5 do 1 z Chojniczanką. Chojnice, wiadomo, że jak mecz sparingowy, to pewne założenia, plany. Czy dziś udało się wszystko to, co trener zaplanował, zrealizować? No przede wszystkim chcieliśmy tutaj dopełnić ten mikrocykl i te elementy, nad którymi przepracowaliśmy w tym tygodniu, wyłuszczyć. I wiele z nich widzieliśmy dzisiaj na boisku, bardzo dużo sytuacji, 5 bramek. Na pewno nie możemy dopuścić, z całym szacunkiem tutaj dla przeciwnika, do tego, żebyśmy stracili bramkę. I to taki mankament. Natomiast no, zawodnicy pograli po 45 minut, jest ok. Za nami tydzień ciężkiej pracy tutaj w Sochocinie. Czy ten czas jest dobrze wykorzystany? I również zapytam, czy właśnie te plany, które miał tutaj trener, zostały w tym pierwszym tygodniu zrealizowane? Zawsze dobrze wykorzystujemy czas, szczególnie, że mamy go bardzo mało. Krótkie okresy przygotowawcze, dlatego praca jest na wysokich obrotach. Dzisiaj to też było widoczne, że jeszcze nie jesteśmy w takiej optymalnej dyspozycji fizycznej, ale o to chodzi w tym okresie. Dziękuję bardzo, trenerze. Dzięki.